Ty. To nic, mi nie potrzeba. Ja się odsunę, przybliżę. No to możecie zobaczyć, co chłopaki tu wymyślili. To jest podobne do tego. Tak, to jest do tego chemicznego jaja, to tak się nazywa. Co? To ci się galareta zrobiła. Tak. Masz jak chcesz zobaczyć galaretę? Ale patrz, opadę teraz. Ci będzie kisiel niemiecki. Patrz, to spodzie była teraz, to spodzie oleju. Bo kawa zmiesza się z tą solą, ponieważ sól ma większą gęstość, więc opadła i pociągnęła tą kawę w dół i teraz... A teraz kawa ciągnie ją do góry. No, ponieważ kawa ma mniejszą gęstość. No teraz one się powinny zbić tutaj i opaść. Jak się zbiją, to jeszcze soli moim zdaniem trzeba dodać. No i teraz już wystarczy. No popatrz, ta sól już zbiera, robi się takie wklęsło to i zaraz pociągnie w dół. Chyba, że przeniknie przez ten olej, ale raczej pociągnie z kawą. Chyba, że tego nie zrobi. Coś kliknęło, nie wiem co. Tak mi tylko może. Olszki, nie wiem, jak idzie do góry. Dlaczego to idzie do góry? Powinno opaść. Czekaj, jest tu. Poleci zaraz. Patrz, leci. Zaraz sobie leci. Chciałam też z substancji, napisałam sobie, która ma oparcie. Poleciało. No i teraz woda się zabarwia od kawy i kawa ciągnie w górę i kawa przychodzi do górnej warstwy, na samą górę. Przystatyw. Tak, to wyszło.